Witam kolegów hodowców bardzo serdecznie. Chciałbym podziękować wszystkim za tłumne odwiedziny nas na wystawie w Sosnowcu. Miło nam również jest z tego powodu, że w tym roku mamy dwóch mistrzów Polski. Pierwszy to jest w kategorii C gołębie dorosłe pan Arkadiusz Toma z Piotrkowa Trybunalskiego. Drugim mistrzem Polski w GMP gołębie młode jest pan Grzegorz Lazar, który był prowadzony przez moich przyjaciół Kamila i Karola Kubickich. Kamil był mentorem, jeżeli chodzi o stosowanie moich produktów przez Grzegorza w swoim gołębniku. Co z takich ciekawostek, w tym roku również mam nadzieję, że koledzy hodowcy wezmą to pod uwagę, żeby wprowadzić nasze produkty do swoich gołębników, dołączyć do naszego teamu Puritan. Dzisiaj chciałbym przedstawić kolegom Salix. Ten produkt już jest znany przez hodowców, on jest dostępny na rynku już od zeszłego sezonu. Natomiast jest to furora. Dlaczego? Dlatego, że ten preparat zawiera w czystej formie salicylany, które nie są salicylanami chemicznymi, nie są salicylanami niedozwolonymi. To nic innego jak salicylany, które występują w naturalnym środowisku. My go pozyskujemy akurat z przez hodowców używanej nagminnie i często kory wierzby purpurowej. I również tutaj w tym, ze względu na to, że kora wierzby purpurowej zawiera dużo salicylanów, również w tym preparacie Salix znajduje się właśnie wyciąg z kory wierzby purpurowej, ale nie tylko. Ponieważ jeszcze więcej salicylanów niż kora wierzby purpurowej zawiera wiązówka błotna, czyli popularnie zwana tawują. I również w tym preparacie oprócz kory wierzby purpurowej mamy również wiązówkę błotną. Jeżeli chodzi o dawkowanie, to dawkujemy od 1 ml do 3 ml na litr wody. Zalecam go podawanie również przy regeneracji i odbudowie, czyli na przykład niedziela wieczór lub poniedziałek rano, ale też wielu hodowców stosuje ten preparat około czwartku, w czasie przygotowania już do lotów konkursowych. Podajemy go w czwartek, możemy go podać w piątek również przed lotami, z tym, że no, jedynym obostrzeniem jest to, że jeżeli nie będziemy mieli dobrze przygotowanych, zrekonstruowanych, odbudowanych ścięgien, stawów, no to tego preparatu akurat nie polecamy podawać ze względu na to, że naprawdę on bardzo dobrze uśmierza w naturalny sposób ból. I to jest preparacie, którego taka buteleczka wystarcza na 125 litrów wody w tej dawce zdwojonej, czyli przy jakimś większym wysiłku. Również można go podawać po prostu na 60 lub na 40 litrów wody. Również zalecam go podawanie przy wszelkiego typu schorzeniach jelitowych, przy szczepieniach. Również można podawać go wczesną wiosną, jeżeli zaczynamy już robić pierwsze obloty wokół gołębnika, to jak najbardziej ten Salix jest wskazany. Jeżeli chodzi o naszą firmę, cały czas, jak koledzy hodowcy zauważyli, próbujemy coś nowego wprowadzić na rynek, coś innowacyjnego. I właśnie tutaj macie, koledzy, akurat dwa takie produkty, tak jak nadmieniłem, Chloid AG i ten drugi preparat to jest Salix. Oprócz tego też zachęcam do odwiedzenia naszej strony www.puritan.info.pl. Tam znajdziecie na temat tych dwóch preparatów więcej informacji. Również proponuję znaleźć sobie takie zioło, które się nazywa gojnik. To jest zioło, które rośnie w Albanii. My jako stosujemy również herbatki z tego gojnika. Gojnik zawiera dużo żelaza, dużo minerałów. Także też mamy go w ofercie, zapraszam do korzystania z metod naturalnych, jeżeli chodzi o przygotowanie gołębi do lotów. Chciałbym nadmienić, bo często hodowcy do mnie dzwonią, gdzie można kupić te produkty nasze, bo w ich okolicach akurat nie ma za wielu sklepów. Zawsze wszystkim mówię, internet to jest kopalnia wiedzy. My akurat generalnie nasze produkty wstawiamy do profesjonalnych sklepów internetowych, i na pewno spokojnie znajdziecie te produkty jak nie w jednym, w drugim czy w trzecim sklepie internetowym. Są to sklepy, które profesjonalnie podchodzą do sprzedaży. Także bez problemu na pewno zadzwonicie, jeżeli będą mieli na stanie, to w tym samym lub następnym dniu do Państwa te produkty zostaną wysłane.
No i jak nadmienię, również zapraszamy wszystkie sklepy do współpracy. My akurat ze względu na to, że wyznajemy zasadę, że nasz produkt ma być najlepszej, najwyższej jakości, nie jeździmy po Polsce, zazwyczaj wysyłamy nasze produkty paczkami. Co jeszcze z takich ciekawostek? No oczywiście, jak nadmieniłem wcześniej, miło nam powitać w naszym gronie mistrzów Polski. Jeszcze raz, dla mnie to jest wielki sukces, o jakim chyba nie marzyłem. Nadmienię tylko, że z tego powodu bardzo się cieszę i miło mi, że ci dwaj panowie, jak i rzesze innych kolegów hodowców zaufali nam i lotują po raz kolejny sezon na naszych produktach. No, mamy takich kolegów z wynikami z okolic Leszna, okolic Stargardu Szczecińskiego. Mamy dużo kolegów, którzy lotują na naszych produktach z Dolnego Śląska. No oczywiście ze Śląska, z Opolszczyzny, z Małopolski, także z Podkarpacia. No także tutaj naprawdę jest rzesza tych hodowców, którzy lotują na naszych produktach. No i oczywiście zachęcam wszystkich innych, żeby dołączyli do naszego teamu Puritan. Mam nadzieję, że w tym roku również się na nas nie zawiedziecie. Dziękuję bardzo.